Partnerem kanału jest Opel, największa porównarka cen sprzętu, a aktualną cenę znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Robert, 188 Q&A. Lecimy z pytaniami, dzisiaj powinno być wszystko w terminie godzina 12, no myślę, że koło 15 będzie, bo tak to na ogół wygląda, jeżeli chodzi o przetwarzanie materiałów. W sumie dobry dzień, W większością materiałów jestem wyrobiony, nie mam jakichś takich deadline'ów, nic takiego. Kilka materiałów wisi w poczekalni, bo, bo jeszcze tam muszą być posprawdzane, i tak dalej, ale jest naprawdę bardzo spoko. Z wszystkim się wyrabiam. Został mi Alcatel Pop4S, recenzja. Został mi jeszcze z tych takich dłuższych filmów. Został mi jeszcze Kubo Cheetah. To są dwa takie, dwie takie recenzje, które muszę zrobić. W przyszłym tygodniu Xperia X ma się pojawić. Kompakt, więc. Będą jakieś nowe telefony więc spoko jak najbardziej Okej okay, lecimy Jak zawsze świetny film cesarz kraju dzięki bardzo Tomasz liczy, że jest drugi Szymon natomiast mówi siema siema Dobra Dawid 01. Hej robicie w ogóle ostatnio natknąłem się na taki artykuł że wszystkie ukoń... ukończenia nota 7 sprzedane dotąd są. Wszystkie noty, które są sprzedane do tej pory, są wadliwe, będą wycofane ze względu na baterię ze względu na batery. Jest to w ogóle możliwe. Ja już mówiłem poprzednim Q&A na ten temat, natomiast no, to jest no, w się błąd, Jaka, jakaś część partii baterii po prostu jest wadliwych, tak? W skali tam 2,5 miliona sztuk, wybuchło, nie wiem, czy tam spaliło się tam 30 czy 40 telefonów. Oczywiście jest to mały odsetek, niemniej jednak, no i tak jest to niebezpieczne, więc. No, no, mało, znaczy, Miejcie świadomość tego, że, że, że takie rzeczy się zdarzają, tak? może w, nie tak często w telefonach, natomiast no, nie mam miesiąca, może dwóch, trzech, kiedy nie słyszymy, kiedy jakiś samochód, które kosztują czasami po 100 tysięcy zł, a nie tam 4 tysiące złotych jak Note 7, są wzywane do serwisu, żeby coś tam wymienić, tak? no, no to, to są takie rzeczy, no to jest tak samo, jak masz nowy telefon, ci się zepsuje, tak samo czasami kupujesz samochód za 100 tysięcy i też ci się zepsuje nowy, z, z fabryki, no, coś poszło nie tak, zresztą ostatnio nasz, chłopacy z Rootblock IT też rzucali właśnie, Kondzio wrzucał materiał, że, że renówka, która ma 10 tysięcy kilometrów, po prostu im się zepsuła, tak, chyba pompa wody, czy coś tam, nie wiem, termostat, o, chyba coś takiego, no więc taki takie rzeczy się zdarzają. Fajnie, że Samsung podszedł do tego jakoś tak racjonalnie, że po prostu wymienia wszystkie sztuki. W Polsce w ogóle są wymieniane Note 7 na nowe sztuki, z tego co się dowiedziałem. Więc... Podejście dobre, wiadomo, że, że starta dla firmy, ale myślę, że... że myślę, że kto jak to, ale kto ma się z tego poddźwignąć, jak nie Samsung właśnie, więc myślę, że to jakoś 2-3 miesiące już będzie po prostu cisza i tyle. Mam nadzieję, że po prostu yy no nawet jeżeli coś takiego się stało, to oni też wyciągną wnioski, że, że, że może trzeba to jakoś tam jeszcze lepiej skontrolować. Tak czy siak, bardzo dobre zachowanie firmy, także i komunikują, informują, przyznają się do tego, że coś poszło nie tak. Podejrzewałem, że dużo firm, które nie byłoby stać na to, bo mówili jakieś szacunkowe tam ceny, jeżeli chodzi o wymianę miliard dolarów, tak? miliard dolarów więcej chyba niż ze sprzedaży. No to się tam nie każda firma jest w stanie sobie pozwolić na, po prostu, na taki program wymiany sprzętu. Podejrzewam, że część mogłaby nawet wycofać po prostu sprzęt z, z, tego, z rynku i już go nie wprowadzać z powrotem. Ale są to moje przypuszczenia. No, nie, nie, nie znam jakby branży od tej drugiej strony, tak? no, To trzeba w tym siedzieć, tak? to trzeba, Też osoby, które się wypowiadają czasami na ten temat, e, powinny znać jakby tą drugą stronę, a nie znają. A gdzie wyniki? Wyniki wszystkie są w konkursie, te, chodziło o Xperię XA. Konkurs było na fejsie, na Twitterze, w filmach, w filmie tym jednym konkursowym, więc wszystko jest. Jak najbardziej w ogóle telefony, wszystkie paczki, które miałem zaległe, Duji też, bo to trochę trwało, y, słuchawki ozon, wszystko, wszystko poszło, ostatnio wszystko wysłałem, więc naprawdę jestem mega zadowolony, że jestem w dobrym czasie. Czy sądzisz, że Google wprowadzi filtr przekleń spamu i itp na YouTube? Według mnie powinni już to dawno zrobić. Obserwacja zgłoszenia użytkowników i ich wypowiedzi działa jak diesel na mrozie, albo pyknie, albo też nie. I drugie pytanie, czy ja nie jestem upierdliwy z ilością pytań według ciebie? To jest mm, generalnie bardzo dobre pytanie, bo bo ten mechanizm rzeczywiście jest do bani. E, dlaczego? Owszem, ja mam zastosowany taki filtr, że, że kilkaset słów, czy kilka tysięcy, nie no chyba kilkaset, może półtora tysiąca słów, takich brzydkich, zwrotów brzydkich, mam ustawionych na czarnej liście automatycznie, znaczy to, to jest problem o tym z tym, że, że to po prostu trzeba. Bo to hardcore 113 zadaje to pytanie. Eee... Problem z tym, że, że trzeba wprowadzić wszystkie odmiany, czyli na przykład jeżeli ktoś napisze napisze dupa, ja nie chcę, żeby pojawiał się dupa w moich komentarzach, to muszę odmienić dupę, dupę, dupy i w ogóle wszystkie wszystkie jakby rodzaje trzeba Odmienić I to, i to jest o tyle problem. Natomiast są skrypty, ja sobie też takie wykorzystałem i te wszystkie pytania trafiają do spamu. Dlatego dziwcie się, że czasami, o, nie ma mojego pytania, i tak dalej. Ale że ktoś pisze, na przykład, jakieś wspier albo jakieś inne brzydkie słowo, no to automatycznie jest to po prostu wyrzucane. Ja tego nie będę przywracał, nawet jeżeli pytanie jest mega merytoryczne. Z jednego prostego powodu, no bo ja nie chcę, żeby takie, takie słownictwo mnie panowało. Banuję osoby, które są w komentarzach agresywne, które obrażają innych, tego też nie będzie, Po mnie osoby ktoś tam może jechać. Natomiast i, i na takie pytanie często odpowiadam, jeżeli tam oczywiście nie ma przekleństw. Natomiast jeżeli ktoś jedzie po kimś, to też wyrzucam, jeżeli widzę, że to jest ktoś, kto częściej tak podchodzi do sprawy, to, to po prostu banuję. Natomiast, jeżeli chodzi o zgłaszanie użytkowników, to jest przydatne tak czy siak, bo wtedy te komentarze trwają do spamu, do sprawdzenia, i znaczy właściwie do takiej specjalnej sekcji do sprawdzenia, i ja tam mogę sobie to przejrzeć. Jeżeli one na przykład są obraźliwe, więc bardzo was proszę, jeżeli widzicie coś, to jest po prostu. Jest takiego niepokojącego, możecie to zgłaszać, wam to nic nie szkodzi, to jest anonimowe, więc też nikt o tym się nie dowie, jeżeli wam o to chodzi. W każdym razie warto wspomnieć, że, że po prostu nie to na pewno będzie pomagało. Druga sprawa jest taka, że niestety no nie jest to takie super, tak? blokujesz kogoś na kanale, w sensie, żeby nie mógł komentować i ty nie widzisz tych komentarzy i na różnych innych filmach. Czyli na przykład, nie wiem, powiedzmy, jest jakiś tam. Pan X, który, który u mnie na kanale robił syf, ja go ukryłem, niestety jego komentarze i tak widać czasami u mnie na filmach i to jest bardzo takie nieszczelne, nie wiem dlaczego. I kolejna rzecz jest taka bezsensowna, że, że tych komentarzy nie widać na przykład pod innymi filmami innych twórców. Ja nie widzę tych komentarzy, więc nawet jeżeli toczy się jakaś rozmowa, to ja tego nie widzę. To, to mogliby troszkę dopracować. I czy ja nie jestem upierdliwy z ilością pytań według Ciebie? Wiesz co, ja tego tak nie monitoruję. YouTube akurat tutaj też do tego, akurat to jest dobrze zrobione, że jeżeli ktoś na przykład jest, jest po prostu mocno, że tak powiem, upierdliwy i dodaje bardzo, bardzo dużo pytań, pod każdym filmem na przykład wrzuca do 50 filmów pod rząd, jakieś pytania, i jeszcze one się nie daj Boże powtarzają. No to automatycznie wtedy działa to na takiej zasadzie, że po prostu one idą do spamu, bo to jest jako spam, że za dużo tych pytań, więc to jest akurat dobrze rozwiązane. Rudy 100, 102 MIG. Śmieszki, hecheszki. Chyba heheszki przez samocha. Tak mi się wydaje. Mateusz Kordacki, jakiś smartfon do 600 zł? Wiesz, co, no ja robiłem tam generalnie już takie zestawienie, więc myślę, że to powinno bardziej pomóc, bo tam jest trochę to bardziej rozbudowane. No w każdym razie, no ja nie wiem, czy, czy tego i od 5 jest w stanie w tej cenie dorwać, wydaje mi się, że to jednak troszkę ponad. W każdym razie ten C5 jest naprawdę fajny wyborem. To jest świetny smartfon w tej cenie. Ja nie miałem naprawdę do niego dużych zastrzeżeń działał bardzo ok, może nie jest jakiś najbardziej urodziwy, tak, ale no to też kwestia kompromisu na pewno. Lecą krowy ponad ziemią, a mi nie działa pobieranie pliku z Q&A, tylko mam Twoją stronę. Powinna być możliwość. Kliknij sobie po prostu na ten link, który jest, tam gdzie jest audio. Kliknij sobie prawym i, i zrób sobie zapisz plik, jako i na pewno się da to zapisać. A na telefonie, jak się kliknie, to od razu się ściąga, z tego, z tego co wiem. A jeżeli się nie ściąga, to się otworzy po prostu player i wtedy można przytrzymać chyba na środku. I wtedy jest też zapisz, jako. Tak mi się wydaje. Blackjack Eight Full. Robert, uda się. Uda się przetestować iPhone'a 7 7 Plus. Bardzo liczyłem, że będzie na kanale 6S, ale widać, że chyba arcy ciężko wyhaczyć ten sprzęt. Eee, z 6 s no było tak, że, że miałem gdzieś tam z innej firmy obiecany Generalnie straciłem zaufanie do tej firmy teraz. Eee, może nie będę jechał tutaj po firmy, żeby nie było. Natomiast w każdym razie chciałem, liczyłem, byłem długo zwodzony. Niestety się nie udało. Tak samo było z iPhone'em SE, też się nie udało. W każdym razie, teraz no jeden z widzów się odezwał, zrobiłem tam materiał o iPhone'ie 7, 7 Plus, że, że będzie miał i może mi go na, tam na tydzień, 10 dni odstąpić, jak go kupi, 23, jak go dostanie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja spróbuję w międzyczasie jeszcze komunikować się z jakimiś tam sklepami, żeby ewentualnie spróbować dogadać jakąś alternatywę, gdyby się nie udało. W każdym razie na pewno chciałbym, chciałbym, żeby było ten, żeby było w miarę szybko. Bo, bo wiem, że, że przegapiłem gdzieś tam te 6 s -y, też się za bardzo na tym nie skupiłem. Większa zmiana troszkę przy siódemce jest kilka fajnych rzeczy, które można sprawdzić, więc mam nadzieję, że się uda. Liczę na to bardzo. Mi się, co wybrać? to no 7 czy S7 Edge? Wiesz, co? No z się 7 może być ten problem, że obecnie jakby chyba nie jest sprzedaży, w sensie takim, że, że chyba jeszcze nie wróciło one do sprzedaży. S7 Edge to jest świetny smartfon, ja jestem z niego mega zadowolony, korzystałem już 4 miesiące. Jeżeli jesteś takim mocnym fanem, po prostu rysikowych rzeczy, to, to to warto poczekać, bo to jest naprawdę mega fajnie tam rozwinięte. Natomiast jeżeli chodzi ci głównie nie wiem, o aparat, o design. Jakieś te funkcje krawędziowe to, to są jakieś tam klucze dla ciebie i ten rysik to wiesz, że no nie będziesz go używał. Skaner siatkówki oka też nie jest jakiś dla ciebie, jakiś nie wiadomo jaki. To, to myślę, że S7R też będzie świetnym wyborem. Tak. To kwestia tego, co, co potrzebujesz. Jeżeli jesteś fanem Notebook, bo wiem, że są tacy, to myślę, że warto poczekać. Tym bardziej, że no nie wiem, zastanawiam się właśnie, czy będą jakieś promocje w związku z tym, że NOT będzie wracał, czy wróci na przykład w jakiejś lepszej cenie. Ciekawe, ciekawe to jest. Okej, okay, kolejne pytanie od LesąKrowy krowy ponad ziemią. Czy wytrzymałbyś z Galaxy J1 cały rok? Ja mam go już długo, a tak masz super kanał jestem twoim subskrybentem od dwóch lat. Akurat mam J1 dzięki tobie pozdrawiam, dzięki to on dobrze o mnie nie świadczy. Eee, bo, bo raczej w recenzji mówiłem, że nie polecam specjalnie tego urządzenia, ale wiecie, to, to jest. To jest tak samo, jak na przykład wiele rzeczy mnie nie pasuje w jakimś tam smartfonie, powiedzmy, nie wiem, albo jakoś, na przykład x 5X, świetny smartfon, natomiast bardzo mnie tam denerwowało to, że on był kiepsko spasowany. I to była taka kwestia, o której warto było gdzieś tam wspomnieć. I niestety to są takie rzeczy, które nie muszą wszystkim przeszkadzać. Tak samo Galaxy 1 może w większości osób wystarczyć. Ja, ja też jestem może nie, że zmanierowany, tylko że, że mam na tyle tych, dużo tych urządzeń, że widzę, że on po prostu na tle innych wypada bardzo słabo. Ale tak w gruncie rzeczy, w takim codziennym użytkowaniu, że ktoś tylko sobie tam czasami przejrzy jakieś tam kanały social media albo wejdzie gdzieś tam na stronkę i głównie pisanie i komunikator, to może równie dobrze wystarczyć, więc wydaje mi się, że... że, że... No to jest kwestia podejścia, co potrzebujemy. Ja sobie tylko sprawdzę, czy to się nagrywa, zatrzymaj nagrywanie, blablabla, dźwięk jest. Ok, Szymon Fryś, cześć Robert, jak Ty oszczędzasz baterię w swoim Samsungu Galaxy S7 s o ile to robisz? Generalnie nie korzystam w ogóle z trybu oszczędzania energii. Wiecie co, no ja mam o tyle łatwiej teraz, że, że powiedzmy 90% czasu siedzę w domu, więc nie muszę jakby ładować telefonu, w sumie właśnie 44%. W sumie mogę podłączyć, dzięki. Dzięki Szymon. Podłączę sobie skoro i tak tutaj siedzę, to, to niech sobie to się ładuje. Tak czy siak, no, no właśnie ja do tego tak nie podchodzę, bo mam S7 Edge, z którego korzystam na co dzień, mam tam główny swój numer, natomiast drugi numer mam w jakimś innym telefonie testowym i tak się przełączam między jednym a drugim. Bo no i tak mam wszystkie aplikacje zainstalowane na drugim telefonie. Teraz na przykład Alcatel Pop 4S, gdzieś tam chyba został w pokoju leży i po prostu z niego też korzystam tak normalnie, więc rozkładam mi się jakby to długość cykli baterii mi się roz, rozkłada co najmniej na dwa, 3 urządzenia I, i może tego też tak nie odczuwam, nie odczuwam, w każdym razie ja jestem po prostu zabezpieczony, ja mam szybkiego powerbanka zawsze włożonego do, do torby gdzie mam dokumenty czy tam do, 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 do takie plecaczka, czy tam do torby właściwie nieważne, w każdym razie mam po prostu szybkiego powerbanka włożonego, on jest zawsze naładowany i jak wychodzę, to po prostu biorę go ze sobą. Nawet jeżeli bym się okazało, że nie wiem, że, że mój telefon ma tam 11%, to jestem w stanie go sobie podładować do, do 100%. Nie mam z tym problemu, to jest dla mnie takie świetne rozwiązanie i tyle. W chodzi również mam ładowarkę w razie, w razie W. Więc tak to właściwie wygląda. Ale nie, nie korzystam z żadnych trybów oszczędzania, chociaż moja narzeczona zauważyłam, że teraz korzystam na co dzień z tego oszczędzania energii. Nie tego trybu bardzo niskiego, tylko tego oszczędzania energii. I mówi, że bardzo długo jej wytrzymuje teraz s 6 więc ona jest zadowolona. To najważniejsze. Paweł Jaruś, lubię, jak odpowiadasz na pytania. No i wiecie, co Oczywiście jak każdy, mam gorsze dni, takie, że o ja pierdzielę jak mi się nie chce. Po prostu nie chcę mi się siadać i tak dalej. Znowu niedziela, znowu powinienem stricte z rodziną spędzić albo coś, albo nagrywam to w sobotę, albo w niedzielę wieczorem, albo w poniedziałek rano. I generalnie, ale. Dzisiaj na przykład mam się w tym humor, dzisiaj wszystko jest, że tak powiem, na czas. Dzisiaj mam jeszcze też popołudnie zaplanowane, więc dzisiaj jest jak najbardziej w porządku. Ale dzięki bardzo. Wojtek Mazgaj, co myślisz o Alcatel Shine Light, nowy VR od Alcatela i Lenovo Yoga Book? Wiesz co, no to jest właśnie to, że nie, nie wszystko miałem czas na IFA przejrzeć. Alcatela w ogóle jakoś Widziałem, że było stoisko, natomiast w pierwszy dzień, kiedy przechodziłem tam przez targi, nie było wystawionych telefonów. Później się okazało, że stoisko było tam, gdzie w zeszłym roku na, na IF-ie. No i tam nie dotarłem, niestety, bo czasu mi zabrakło. Ale myślę, że z Alcatelem na tyle mam fajne układy, że, że, że gdzieś tam te urządzenia do mnie wpadną. Z Lenovo, Lenovo skupiam się głównie na MotoZ, bo to jest dla mnie szał. To Yoga book na pewno też będę chciał sprawdzić, bo to jest kilka tych fajnych rozwiązań. Jest fajnych rozwiązań, szczególnie z tym pisaniem, po, po tej, tak jakby po kartce, czy tam po tej kartce, że to się odbija bezpośrednio na telefonie, na tym tablecie, że to się zapisuje. No, kilka tych bajerów jak jest. Mam nadzieję, że uda mi się to przetestować. Chyba nawet wiem, że będę to testował. Za jakiś czas, bo to raczej chyba druga połowa września, coś takiego, tak dobrze pamiętam. Ale, ale, no fajnie, fajnie, mnie, mnie ujęłem mocno te MotoZ, to, to jest tak genialna sprawa z tymi modułami, to mi się tak podoba, naprawdę zrobili to świetnie. RF, no to słuchamy, dzięki. Dawid Biesiada, witam Robercie, jak zwykle super... Y Super robota, myślałem, że super Robert. Dzięki. Planujesz zakup Giresz. 3? Pozdrawiam serdecznie. Mocno się zastanawiam nad Frontierem. Frontier wydaje się za fajny, naprawdę mega, mega fajnie wygląda. Gdzie jest mój gear S? No Pewnie zostawiłem przy łóżku po nocy, bo na noc zdejmuję zegarek. W każdym razie hmm, wygląda naprawdę bardzo fajnie ten Frontier. Ten, ten drugi jakoś niespecjalnie mi przypadł. do Znaczy. Ładnie też wygląda, ale taki wydaje mi się bardziej kobiecy. Ten Frontier jest po prostu rewelacyjny. Bardzo ładnie to wygląda, fajnie, że jest trochę większy, coś innego też. Fajnie, że kilka rzeczy poprawili. Jestem ciekawy, jak tak w takim codziennym użytkowaniu będzie wyglądało właśnie pisanie po tym ekranie. Czy to, czy to będzie tak wygodne, żeby po prostu, nie wiem, odpisać OK, 15, 10 minut. Jestem ciekawy, jak to będzie działać. Ubolewam cały czas, że ten S Voice nie jest po polsku. Kurczę, to by dużo rzeczy rozwiązało. To, to było była świetna sprawa. Liczę, że kiedyś to się pojawi mimo wszystko. Eee, no tak, tak, ale czy planuje zakup? No zobaczymy, no na pewno no, liczę na to, że najpierw, <coughs> najpierw trafi do mnie sorry, testówka i eee, wtedy będę się jakby wypowiedzieć na ten temat na pewno. Eee, Doktor Cześć Robert. Czego lepiej ci się używało? LGG5 czy P9? -ki? Ach, to jest ciężkie pytanie generalnie. P9 na pewno zrobiła dużo na mnie wrażenie, biorąc pod uwagę, że, że jest fajnie aluminiowy, a fajnie ścięte te rogi, naprawdę aparat również bardzo w porządku. Ja cały czas tego Huawei'owego, że tak powiem, interfejsu no, przyzwyczaiłem się, oczywiście to również można sobie zmienić, z tym nie mam jakiegoś większego problemu. Natomiast gdybym miał wybierać z tych dwóch urządzeń, które dla mnie było lepsze, to zdecydowanie G5. Podstawowy aparat jest świetny. I, i szeroki kąt po prostu miażdży, miażdży, to jest świetna sprawa, mimo tego, że ta matryca jest tylko 8-megapikselowa. Natomiast tak sumarycznie biorąc, G5 na pewno ma więcej błędów, może nie błędów, tylko jest bardziej niedopracowanym produktem niż P9. Ze względu na moduły, ta obudowa nie zawsze była idealnie spasowana, ona się poluźniała też, bateria też dużo gorzej trzymała, na początku przynajmniej wiem, że teraz gdzieś po tych aktualizacjach jest lepiej. Natomiast, mimo wszystko, chyba bym wybrał sobie dla siebie G5. P9 jest świetny, ale jakby, miał, jakby leżały dwa telefony i miałbym coś do wyboru, do wyboru to wybrałbym G5, mimo wszystko. Eee, Petron TV. Co byś wybrał? Samsunga Galaxy A5216 czy P9 Lite? Pozdrawiam, ja ekstra kanał. Eee, wiesz co, ja, mm, akurat w tym porównaniu nie było w zestawieniu A5216, bo nie miałem. Natomiast to są urządzenia bardzo podobne. Eee, Zależy, z czego potrzebujesz bardziej, bo tak, na pewno dużym, większym plusem niż w A5, w P9 Lite jest skaner odcisków palców, on działa szybciej, sprawniej wydaje mi się, że po prostu jest to troszkę lepiej zrobione, mimo wszystko. Natomiast A5 216 ma jedną super cechę, a mianowicie taką, że to jest telefon za 1200 zł, on wygląda jak S6, która, no okej, okay, już teraz też jest tańsza, natomiast to jest nadal telefon premium, tak. I, I to jest świetna sprawa, że ten telefon po prostu mocno oscyluje do tej wyższej, do tej wyższej kategorii. On jest świetnie zbudowany. Ja zresztą opowiadałem już kilka razy w, tym, w tych materiałach, że, że miałem kiedyś na takim spotkaniu ze znajomymi właśnie A5216, I oni mówią: A ty co, masz białą S6, białą S6. I teraz Ja mówię, Nie, że to A5216, i byli mocno zdziwieni. Zresztą, o tyle to fajnie wygląda, że nawet ta taramka ładniej niż w S6 wygląda. Natomiast jeżeli masz możliwość dołożenia do S6, która faktycznie jest w 1600, można ją gdzieś tam dorwać, to, to ten, to, to, to jest to lepsza opcja. Więc... Ale z tych dwóch ja bym dla siebie wybrał A5216. Mimo tego, że na, na pewno nie można powiedzieć o tym, że P9 Lite będzie złym wyborem. tak? To, to są bardzo, bardzo podobne telefony, jakie, jako te takie, które mówiłem, że są za 1200, to są naprawdę top-top, to są świetne smartfony. E, Ole Artur, zastanawiam się, skąd ta informacja o naprawie nauta 7 kolegów. Od Horizon i Samsung naprawie o wymianie nie naprawia. Może nawet dodać i e, no, dorwać chyba kasę z powrotem. Wiesz co, masz, masz rację, natomiast to się pojawiło dużo później. Dużo później, bo na początku było tylko o wymianie baterii, a później się pojawiła informacja o tym, że wszystkie nuty są wymieniane na nowe. Więc no, masz rację, ale też nie do końca, bo, bo ta informacja pojawia się później. Ja tam śledziłem ten wątek, więc w, w biurze prasowym było napisane na początku, że będą sprawdzane, będą w, w, baterie sprawdzane i wymieniane, jeżeli są wadliwe, tak? Bo, bo też nie wszystkie wadliwe są sztuki. Nie każdy musi mieć tą wadliwą sztukę. bardziej, że bardzo mało telefonów wyszło na rynek w Polsce jeszcze, bo ta przedsprzedaż trwała, więc w Polsce właściwie ryzyko, że coś się mogło stać, było bardzo niewielkie. Ale wiem, że teraz wymieniają sztukę za sztukę, więc tyle. Maciek Dawi Kiba. Robert, mam pytanie, co lepsze, Gires czy Frontier czy Classy? Chodzi mi o wygląd, wygodę użytkowania i cenę. Cen oficjalnych nie ma jeszcze, na pewno... No wydaje mi się, że klasyk jest taki, taki bardziej taki bardziej uniwersalny, ale wydaje mi się, że też troszkę bardziej taki kobiecy. No nie wiem, ciężko powiedzieć, chociaż ta, ta ramka jest tak samo duża, ta czarna wygląda, znaczy ta koperta czarna wygląda troszkę bardziej masywnie, mi się wydaje. I czy da się z niego dzwonić bez połączenia z telefonem? Nie, niestety nie da się dzwonić z jednego prostego powodu, bo to jest tak samo w Girze S2, że musimy mieć wersję z eSIM-em. eSIM to nie jest fizyczna karta, tylko po prostu jakby moduł zalutowany już bezpośrednio na płucie głównej. I gdzie jest problem? To nie jest problem w tym, żeby Samsung dostarczył ten sprzęt nawet do Polski, żeby to sprzedawać, tylko że operatorzy to muszą chcieć, bo on musi być sprzedawany u operatorów. bo to musisz na przykład no brać telefon, znaczy brać zegarek w, w abonamencie, że tak powiem. Nie wiem, czy Polska jest na to gotowa, i chyba nie, bo widocznie operatorzy nie mają takiego zapotrzebowania. I tyle, i tyle. Więc, no, mnie się bardziej Frontier podoba, wygląda fajnie, naprawdę no nie. No, kwestia, kwestia, oczywiście, podejścia, co, co potrzebujemy. Dla mnie Frontier zdecydowanie bardziej na tak, więc. Ja chcę gierę Frontier przetestować, jeżeli będzie możliwość. Krzysiek kładka. Hej Robert, to teraz musisz się pojawić jakimś pytaniem w Q&A u Mobzilli i Pawła trochę pomęczyć. Tak, zacząłem to samo robić. No, może nie w każdym odcinku, żeby nie było, że troluję. Natomiast co kilka odcinków będę Pawłowi też takie niewygodne pytania zadawał. E, tym bardziej, że u niego nie ma zapytaj Mobzille. Chlip, chlip? Nie wiem dlaczego. A tak, przysłuchując się w menu opinii na temat Androida i nakładek producenta, to wydaje mi się, że powinna być opcja do wyboru czy Android z możliwością korzystania z aplikacji danego producenta lub Androida z nakładką. Wszystko to z 500 z możliwością ponownego wyboru przy formacie. Rozmiar pamięci w smartfonach rośnie, więc takie rozwiązanie nie powinno być problemem. No, to jest dokładnie to, co, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. więc to jest, to, jest świetna, to jest świetna konwencja, nie wiem dlaczego nikt na to jeszcze nie wpadł. Podejrzewam, że obawiam się zbyt dużej ilości błędów, tak? no skoro normalnie występują błędy albo w czystym Androidzie, albo z telefonem z nakładką, no to podejrzewam, że jak będziemy się przełączać między takim, albo takim trybem, to tych po prostu problemów będzie dwa razy więcej i nie wiem czy to by po prostu finalnie wyszło dobrze Androidowi, ale to jest tylko wina tego, że on po prostu nie jest dobrze zoptymalizowany. Finalnie, tak więc dlatego wydaje mi się, że to jest raczej ciężki, ciężki temat do przeł przełknięcia. Hej, witam, PabloGinP. Mam pytanie do wszystkich. E, Okej, okay. musimy rozwinąć to wydaje. Czy macie problem z Samsungiem Galaxy S7? Z tak zwanym resetowaniem się wysypuje się aplikacje, czasem jedna, czasem kilka, pod rząd, aż ekran mruga w natłoku wysypującej się aplikacji. Nie miałem takiego problemu. Teraz po ostatniej aktualizacji, tej takiej 286 Mega, miałem taki problem, że, że czasami... No zdarzyło się trzy razy może, może dwa. Dwa albo trzy razy zdarzyło się, że update się zamknął. To, to tyle z takich błędów. Mimo, że go nie używałem, po prostu gdzieś tam w tyle się zaciął. Jeszcze kamera w pełnym zoomie ma malutkie czerwone kropeczki na ekranie. Eee, no jak w pełnym zoomie? W pełnym zoomie cyfrowym? <laughs> Sorry, no nie, tak się nie robi zdjęć. Eee, kropeczkę na ekranie w ciemniejszym miejscu i zaznaczyłem tylko w powiększeniu. Jak widać, jeszcze głos z głośnika niezależnie od aplikacji, przerywa i muszę słuchawki ułożyć. Wyjąć wtedy problem ustaje. Eee, z... Zaznaczę, że ani razu od nowości telefon nie spał, nie mam kontaktu z wodą. Traf, trefny model. Wiesz co, no dziwne, nie zdarzyło mi się. Ja nawet ostatnio mm, zamoczyłem, bo po prostu myłem swojego Galaxy S7 Edge, wziąłem go, po prostu umyłem i nic się nie stało, więc no, ciężkie, nie, nie miałem takich objawów jak, jak u Ciebie. No nie wiem, no spróbuj, wiesz, wiesz co, no, ja zawsze polecałem taką rzecz, że i tak w serwisie to zrobią, tak, żeby sprawdzić, czy oprogramowanie czasem nie jest wadliwe, bo to, bo to może być kwestia software'owa, nie hardware'owa. Yy, zgraj sobie wszystkie dane, zrób przywracanie ustawień fabrycznych i bo oni i tak to w serwisie zrobią. Jeżeli to nie pomoże, no to wtedy no, masz gwarancję, skorzystaj z tego i tyle. Wydaje mi się, że to jest... Yy... No, nie miałem, nie miałem takich podobnych yy, doświadczeń, niestety, żeby, żeby tutaj powiedzieć. Yy, Ole Artur, Polsam S6... Yy... S6 Plus zamiast S6 Edge lub S6, Żona posiada S6, ja z kolei S6 Edge Plus i różnica w komfortu, yy, użytkowania jest bardzo wyraźna, szczególnie jeżeli chodzi o baterię. Tak, no, bateria jest dużo większa. Mm, ja dobrze wspominam, dobrze wspominam S6 Edge Plus, naprawdę fajne. Jedyne co to tak po prostu w ręce gorzej leżą niż S7 Edge na przykład, ale tak to bardzo fajny telefon. Moja narzeczona jest bardzo zadowolona. Jeszcze ma w kolorze złotym, szczęśliwa. Adrian Barszczewski, prezes. Cześć, robiacie? Mam pytanie odnośnie przywracania poprzedniej wersji systemu. Kuplek chciał cofnąć z Galaxy S4 z 60 do 5.1. Udał się, udał się z, z tym problemem do Media Martu i do, za 20 zł przywrócili mu i Ja kasuję za to. Czy takie przywracanie nie zmienia wersji e, Noxa? To znaczy nie wpływa w jakikolwiek sposób na uznanie gwarancji przez Samsunga? Jak oni to robią? Z góry, dzięki za odpowiedź, świetny kanał. Znaczy, generalnie, no. Ja bym się to nawet nie przejmował specjalnie z jednego prostego powodu. Jeżeli zapłacił 20 zł, to rozumiem, że ma na to, yy, ma jakiś papierek na tą usługę. Na tej usłudze powinno być yy, napisane, yy, nie wiem, cofnięcie oprogramowania z ten 6.0 do 5.1 na S4. E I taki, 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 taki. To powinno być tak profesjonalnie załatwione. I teraz, jeżeli w Samsungu w serwisie się przywalam, że, że coś jest nie tak, no to po prostu. No, Dlaczego wykonali mi taką usługę w sklepie, który jest autoryzowanym partnerem i, i powiedzmy złamał jakieś formy gwarancji i teraz ja nie mogę skorzystać z tej gwarancji na swoim telefonie? No to ja bym tak to najprościej rozwiązał. Generalnie wiem, że, że można przywrócić bez, bez tam naruszania flagi, więc powinno być ok. Jak to, jak to sprawdzić? No to przy, przy wejściu do recovery jest po prostu napisane, czy jest flaga 0 czy 1 czy i tyle. Tak to najprościej zrobić. Zresztą koledzy tutaj na przykład Szefcu z Android Now ma, ma na forum ma miliardy poradników, jak to robić, takie rzeczy, więc zapraszam tam. Eee, I on tam rzeczywiście to dokładnie opisuje. I tyle. Adam Zarycki. Wszyscy narzekali na zaślepkę portu ładowania w Galaxy S5, a dla mnie było to świetne rozwiązanie. Zaślepkę otwierałem tylko do ładowania smartfona, a nie musiałem się wkurzać, zbierając się w porcie ładowania kurzem. I ja byłbym zadowolony, gdyby podobne rozwiązanie wróciło do flagowych urządzeń. Zresztą znaczy, raczej podejrzewam, że nie wróci z jednego prostego powodu, bo to było raczej, znaczy może było estetyczne, jeżeli chodzi o to, że nie było kurzy w środku. Natomiast ta zaślepka nigdy nie była z, z aluminium, tylko była z plastiku. Ona szybko traciła, jakby się zdrapywała przez to, że ją ciągle wyciągaliśmy. Bardzo często się urywała. Hmm. I to był taki element, który zapewniał ci wodoodporność, ale tak naprawdę, jeżeli ci się na przykład wiesz, otworzył gdzieś tam w trakcie mycia albo coś, był niedomknięty, nieszczelnie domknięty, to już to generalnie szlak trafiał, więc. Nie, nie uważam tego za super rozwiązanie. W s 5 o to było dużo lepiej zrobione, czy tam jak w teraz w telefonach, że po prostu masz bez zamykania portu, ale rozumiem, jeżeli tobie to pasuje, to, to jak najbardziej. Ja nie wiem, czy nie można sobie kupić jakiejś takiej zaślepki, żeby po prostu sobie wkładać nawet w innym jakimś tam urządzeniu. Ciężko powiedzieć. Adam jeszcze raz Zarycki. Witam, czy można czyścić głośnik smartfona sprężonym powietrzem? Pozdrawiam super kanał. Więc ja tego nigdy nie robiłem. Nie widzę jakiejś takiej specjalnej potrzeby, bo dźwięk, który się wydobywa i tak czyści. No bo musi, potrzebuje do tego powietrza, czyści ten, ten głośnik. Jeżeli tam była jakaś woda, to, to ona, zostanie, ona tak wyschnie albo zostanie przetłumowana. Jeżeli chodzi o jakiś brud, no już no naprawdę, jest tam kilkadziesiąt albo sobie, chyba ponad setkę z tego co patrzyłem, ile miałem zainstalowanych na Google na, na tym, na sklepie Play, ile miałem zainstalowanych urządzeń. No to nie zdarzyło mi się tak, żeby, nie wiem, zabrudził się jakiś tam głośnik to nie wiem, o jakiegoś kurzu czy od czegoś. No, takie rzeczy się nie zdarzają, chyba. Mariusz Żółtkowski, a ja słucham QT, przeglądając Allegro i tak ciekawostki pełno złotego koloru w Samsunga Galaxy S7. No, sporo wyszło tych, chyba złotych S7 jak również. Tak, no, ale. Fajny jest ten kolor. Wydaje mi się, że on jest chyba w ogóle troszeczkę inny niż w S6 plus jest trochę taki bardziej ciemny, chyba nawet trochę fajnie wygląda, ale to kwestia gustu, kolory, wiecie. Wojciech Chełmowski. Cześć Robert, myśląc nad przesiadką z J5 na A5216, odczuję jakąś różnicę w rzutku... No Rachel czy może masz jeszcze lepsze propozycje na nowy smartfon? Jestem fanem Samsunga, więc tylko Samsung wchodzi w grę. Mój budżet 1200-1500 zł. Zresztą, jeżeli nie uda ci się dorwać jakichś tam super Giga Extra hiper, Ultra promocji S6, to, bo, bo to, to, to jest ten budżet, że 1600 zł już można dostać gdzieś go tam to, no to A5216 jest jakby bezpośrednim tym modelem, który jest niżej, jest również bardzo fajny. Ale jeżeli masz możliwość dołożenia do szóstki, powiedzmy tej stówki, jakby ci zabrakło albo poczekać chwilkę, to, to polecam, polecam, no bo różnica jest dość duża, więc. Jeżeli telefon znowu wybierzesz sobie na jakiś czas, no to, to warto po prostu, wydaje mi się, dołożyć. Wiem, że to czasami tak wiesz, mówię, dołożyć stówkę tu, dołożyć stówkę tam, dla niektórych to jest bardzo dużo, żeby, żeby odkładać przez kolejne miesiące. Natomiast, no, jestem też zwolennikiem tego, żeby po prostu poczekać czasami, no, żeby mieć swój telefon, który chcesz, tak? No, a może akurat, nie wiem, tam za trzy miesiące mamy gwiazdkę, tak? A no, może akurat wcześniej coś, coś tam gdzieś wpadnie od babci, dziadka, czy od kogoś, czy, czy, czy jeżeli. Sam pracujesz, to to jakieś nadgodzinki wpadną. Kwestia, kwestia, jak, jak, jak co to widzisz ty w planach. Natomiast, jeżeli masz możliwość, to, to ja bym nawet poczekał chwilkę, nawet miesiąc czy dwa i po prostu kupił sobie szóstkę później. E, Grzesiek Janocha, przez tą brodę, przez to mam wrażenie, że obraz mi się zacina, bo głos słychać, a nie widać w ust. <laughs> Ej, słuchaj, dobre ci powiem. Słuchaj, ci powiem, że dobre. Nie, no zgolę się. ale no, wiecie, no takie tam lenistwo, jak jesteś w domu. Jan. Na Ovi. E, czy na motoG Moto G3 do dostanie Androida 7.0? Ciężko powiedzieć, nie mam urządzenia w domu, żeby to nawet jakoś tam sprawdzić. Generalnie z, z tych takich wytycznych to, to w sumie powinno, tak? Chociaż nie wiem, bo G3 już jest naprawdę, już już ponad półtora roku. Prawie dwa. Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi powiedzieć. E, ciężko powiedzieć, czy, czy, czy coś tu się... Pojawi. Nie, nie mam żadnych informacji niestety. Analys 1123. Za niedługo 200 odcinek QTi. może jakiś specjal. Hmm, w sumie jest to jakaś myśl. Jest to jakaś myśl. W QTi jeszcze nie było chyba żadnego konkursu nigdy, prawda? To jest rozwiązanie. Dobra, dobry pomysł. Dobry pomysł. Kamil pomysł. się ma, Robert. Wiesz, coś może, co dzieje się z Androidem. Się zero? Masz, mam na A6P, nie znajduje mi aktualizacji, nie jest dostępny dla wszystkich. Wyszczona no oficjalna wersja no generalnie już, już powinni część. Znaczy ja wiem, że to jest tak, że to niestety te systemy, nawet jeżeli są nowe, to one nie wychodzą równo na wszystkie urządzenia. One są na przykład wrzucane partiami, na przykład tutaj jedna partia, część osób to testuje przez dwa tygodnie. To jest tak samo jak nie wiem, jak może brandowane czy nie brandowane urządzenie. Część osób dostaje, część osób nie. I, I dopiero później, na przykład, jeżeli jakieś tam błędy są, to na przykład wszyscy dostają później jakąś większą, większą aktualizację. Z tego co słyszałem, 7.01 już jest na tapecie, bo już jakieś tam błędy znaleźli. Nie mam żadnego urządzenia teraz czystym, typu, czy w sensie nexusowego, czystym Androidem, żeby to po prostu sprawdzić. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Michał Kubik, czy się robi, o co chodzi z tym telefonem? Z danymi procesora nie dostała aktualizacja do nogata. Od czego to zależy? Wytłumacz, proszę. A no, jest podane. Znaczy ja nie wiem, czy to jest czy, znaczy, to niby to było na oficjalnej stronie. Były wyszczególnione pewne Snapdragony i Exynosy również tam. Mediateki chyba też tam były jakieś podane, że one nie dostaną aktualizacji do Nugata w związku z tym, że po prostu nie są przyzwyczajone. Nie są przystosowane chyba do trybu, w jaki Nugat będzie oszczędzał baterię. Bardziej chyba o to chodzi, czy wykorzystywał właściwie same procesory. I chodzi o to, że po prostu one nie będą w ten sposób poprawnie chodzić. Natomiast szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to nie jest jakaś tam bójda, tak? Bo tak naprawdę no, to nie powinno mieć jakiegoś tam większego znaczenia, tak? To jest jakieś sztuczne... No, chyba że zmieniła się jakoś mocno architektura Androida, w co nie wierzę. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakaś tam bójda, po prostu nie chcą wpuszczać nugata na telefony, które wiedzą, że po prostu mogą dużo gorzej na tym działać. I wiesz, i później efekt będzie taki, że mam nugata najnowszego Androida, który działa, jak nie działa, tak. Wydaje mi się, że to bardziej o to chodzi, niż faktycznie jakieś tam braki e architekturowe w danych procesorach. Ale nie jestem specjalistą, nie siedzę w tym, tak, że, żeby po prostu wiesz, żeby móc zanalizować każdy procesor, żeby, żeby się tam fachowo wypowiedzieć na ten temat. To są tylko takie moje domysły. Benjamin, P9 czy lgg 5 No, już odpowiedziałem na to pytanie. Wydaje mi się, że G5 jest dużo fajniejszą propozycją. Znaczy ja bym dla siebie wybrał G5, natomiast P9 to nie jest zły smartfon, to jest naprawdę też kawał fajnego sprzętu. Eee, Szymon Banasiak. Twierdzić na temat doniesień odnośnie Samsunga do nowego flagowca, który ma być urządzeniem z wyginaniem ekranem. Mniej więcej tak jak sposób, jak przedstawiali to w 2013, przy okazji prezentacji możliwości wyginania ekranów w AMOLED. Nie jest to nowe doniesienie, bo już właśnie od 2013 mówi się, S8 ma być kolejną rewolucją co do giętkości. E, wiesz co, nie, nie sądzę, żeby nie sądzę, żeby taki, taki eksperyment zrobili w przypadku flagowca, bo, bo, bo to się może po prostu źle skończyć. tak? To może być jakiś na przykład tak jak ktoś tutaj pisze właśnie, że jakiś model X, który no, może być jakąś tam ciekawostką, dostępny na początku na kilku rynkach, zobaczyć, jak to się przyjmie, jak to się będzie sprzedawało, czy ludzie to zaakceptują, no bo wieżą to, że, że on będzie zaginany, że będziemy mogli sobie go otwierać. To nie każda musi przypaść, tak? To technologia, jak każda, która jest na początku, nie musi być super doskonała, i, i to jest te, taka kwestia. Wydaje mi się, że s, -S raczej będzie właśnie szła tylko w ten deseń, że, że już nie będziemy mieli flata tak jak ostatnio gdzieś tam doniesienia są, a już po prostu normalną wersją s, -S będzie taki tam S7 Edge, po prostu, że on już i tak będzie miał zagięte krawędzie. Tak mi się wydaje. Mocno na to stawiają i, i to naprawdę w przypadku na przykład ta. Siedem, Te krawędzie są tak zaokrąglone, że to praktycznie w ogóle nie, nie ma znaczenia. W ogóle to nie przeszkadza jak w takim codziennym użytkowaniu. Tak naprawdę telefon już lepiej leży w dłoni, przez to, że, że, że nie ma tych ostrych krawędzi. Wydaje mi się, że to jest takie fajne rozwiązanie. Prze X, Y, Z, Mac i numer. Ile powinno wytrzymać mi bateria w telefonie S6? Chodzi mi o lata. Dwa motory i nigdy nie doprowadzam do stanu baterii poniżej 25%. To jest bardzo mądre, bo kiedyś ostatnio, ostatnio, no jakieś tam dwa miesiące temu, słyszałem właśnie od kogoś Samsunga, że nie powinno się powodować, żeby telefon był poniżej 15%. Jak się zapala, że 15%, to powinno się go podłączyć do ładowarki. Um. I staram się nigdy nie trzymać go na ładowarce przez całą. No, no i bardzo słusznie. Czy znaczy, wiesz co? Ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o żywotność baterii. Wiem, że w s 6 nie wyglądało to jakoś rewelacyjnie. Dużo osób narzekało. Przepraszam. Na to, że, że te baterie szybko się zużywają, tym bardziej przez szybkie ładowanie. E, natomiast, no, no, ja mówię, no jeżeli nie, nie musisz szybko telefonu ładować, zawsze powtarzam, szybkie ładowanie można wyłączyć. Jeżeli korzystasz z tego i potrzebujesz, no to, to wiadomo, że możesz sobie z tej technologii korzystać, natomiast ona też skraca baterię mimo wszystko z tych takich obserwacji ludzi, którzy do mnie piszą, jak to faktycznie wygląda. Więc jeżeli musisz, to korzystaj, jeżeli nie, to, to możesz sobie wolniej ładować oryginalną ładowarką i, i Twoje podejście, że 25%, jest bardzo, bardzo spoko. Krzysiek L. Co lepiej kupić Sony Z5 Compact czy X Compact? Czekam jeszcze na recenzję X -Compact, Compact, przepraszam, ale na razie mnie nie zachwyca ten plastik, chyba że Sony planuje na przykład jeszcze XZ Compact, ale wątpię. Yy, wiesz co, z tym X Compact nie wiem, czy to plastik, czy jakiś kompozyt, czy ceramika, bo tam były różne oznaczenia na stronie, chyba jest ceramika wpisana. Powinienem dostać X Compact w przyszłym tygodniu, według takich pierwszych ustaleń, natomiast jak to finalnie wyjdzie, zobaczymy. Wtedy będę porównać, bo teraz to troszkę, troszkę za szybko. No. Bawiłem się urządzeniem może 10 minut? 15 max. To jest za mało. Per Oxford. Jak myślisz, do jakiej ceny spadnie Galaxy S7? S7 Note i kiedy? Chyba chodziło w ogóle o Note a 7 Nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy, czy jakby sytuacja, która, która obecnie jest, nie, nie wymusi też jakby niższej ceny. Zobaczymy. Znaczy, no ciężko, mi... bardzo ciężko teraz przewidzieć cokolwiek, jeżeli chodzi o ten model. Nie wiadomo, kiedy on wróci bezpośrednio, tak do sprzedaży, żeby można było sobie wejść do sklepu, go kupić. Czy to już jest? Bo, bo... Możliwe, że... możliwe, że tak. Ja nawet nie wiem, chyba się przyjadę do sklepu, zobaczyć, czy ekspozycja została, czy, czy ona w ogóle zniknęła. Tak czy siak. No nie wiem, no jeżeli wymienią baterię, no to ja nie, ja nie widzę jakiegoś problemu. No, kurczę, no ma, masz wadliwy element, tak? Zostaj wymieniony masz telefon i będzie działał sprawnie, tak? No, na pewno go sprawdzili, na pewno wyłożyli kupę kasy na to, żeby żeby to doprowadzić teraz do, do perfekcji. Więc wydaje mi się, że, że, że raczej no, ja liczę, że też cena będzie jakaś tam trochę bardziej atrakcyjna w jakiś czas. Rexary, jaki polecasz telefon do 600 zł bo działa płynniej szybko i bucienki. mogą być marki chińskie typu Xiaomi, Kubot Meizu? Eee, tak, Nefos C5 Max, C5, eee, no jest spok propozycją. Do 600 zł ciężko dorwać chyba w ogóle jakieś Xiaomi, One są tam, od 700 się zaczynają tak naprawdę. Kuboty tak samo nie widziałem, żeby były, przynajmniej w polskiej dystrybucji, te, te takie to są, można gdzieś tam kupić w Sferisie czy gdzieś, to nie widziałem, żeby były w cenie tam. Chociaż nie, ja są może jakieś gorsze modele niż ten, co ja mam. Ale to nie testowałem, to więc dla zasady po prostu nie, nie polecam czegoś, czego nie testowałem. Kamil Pisarczyk. Cześć, posiadam P9 Lite, który ma fabryczną folię na ekranie sprawa jest taka, czy zdjąć ją i założyć szkło hartowane, czy zostawić folię? Pytam dlatego, że czytałem, iż nie każde szkło pasuje do ekranu telefonu przez napis Huawei pod ekranem, przez który podobno szkło źle przylega. Nie wiem dlaczego. Co zrobić? Zresztą, no, z tych takich szkieł, to ja oczywiście polecam trzemka, ewentualnie home screen jeszcze ma też sporo fajnego sprzętu taki sklep. I teraz no, jeżeli ta folia ci się trzyma i nic się z nią nie dzieje. W sensie takim, że, że po prostu nie odkleja się, to, to warto zostawić. No, po co jest fabrycznie naklejona, się trzyma to spoko. Jeżeli zacznie odłazić, to po prostu możesz zawczasu czasu pomyśleć o czymś innym. Napisz tam do Trzemka, do screena zapytaj się, czy, czy odnotowali takie problemy. No, oni mają chyba jedni duże z więc warto po prostu zapytać. Przemysław gadki. bardzo niefajnie, że pominąłeś moje pytanie, mimo to pozdrawiam. Oj, przepraszam, ale to widocznie było... Ale było widoczne? To mój błąd, to biorę to na klatę. Jeżeli było przekleństwo, no to, to już wspominałem o tym. Natomiast jeżeli pominąłem, to przepraszam, Przemku. Dariusz Rybs, jak jest zasięgiem sam. Samsunga. Miałem S3, jest 4, obu był słaby zasięg. Kolega teraz kupił A5 to samo. Macie podobne problemy? Ja nie miałem. Ja nie mam problemów. Największe problemy miałem z Note 4, ale to przez to, że tam było po prostu. No były partie, które były z, z taką jakąś wadą fabryczną, chyba płyty głównej. Nie było tak, że w ogóle nie było zasięgu, natomiast no, był on dużo słabszy. A reszty telefonów. No, Rzadko, znaczy mam takie miejsce testowe, właśnie u rodziców mojej narzeczonej, gdzie totalnie żadna sieć nie ma zasięgu, jest po prostu totalny bunkier, nie wiem co. I, i tam faktycznie ledwo, ledwo jest ten zasięg, ale do internetu jest po prostu bardzo słabo. Ale połączenia telefoniczne zawsze odbieram, więc. No, to jest naprawdę taki już bardzo hardcore, więc. No ja nie miałem z tymi, z tymi modelami problemu, na pewno z A5 też nie, bo korzystałem z niej miesiąc, miałem takie dłuższe testy z A5 i było naprawdę spoko. Mm. E, Play Games. czy jak kupię Samsunga A5 216 do Snapa, Face'a, Insta, to będzie chodził więcej niż rok lub dwa bez cinek? Wiesz, no ciężko mi przewidzieć takie rzeczy, ja miałem go przez miesiąc, działał bardzo sprawnie, naprawdę Snapa nie korzystam, ale Instagram jak najbardziej. Face również, tym bardziej że w dwóch formach, bo prywatnej i, i strona no, działa to naprawdę bardzo fajnie, jak na takim modelu. Musimy pamiętać cały czas o cenie, tak? więc 1200 zł to, to jest zawsze mniej. Natomiast jeżeli chodzi o urządzenia, które są droższe, to one będą troszkę szybciej chodzić, ale tu nie było jakiegoś większego problemu. Znaczy, Nie miałem jakiegoś tam niedosytu. Tak, no. Działo to naprawdę bardzo w porządku, ale wiadomo, że na tych droższych modelach no, będzie jeszcze to szybciej śmigało. Bartek Nowak, czy masz jakieś zdanie o iPhone SE? Niestety nie testowałem, więc ciężko mi powiedzieć. Nie pomogę w tej kwestii. Dla zasady po prostu. No. Wiem, że jest mocniejszy, wygląda jak 5S. Tyle. Mariusz Gryc, czy nie uważasz Robert, że tak zwane zegarki są nam naciskane na siłę i na siłę wmawia się, że są super. To nie może się udać. Produkt broni się sam. Sprzedaż leci w dół, sam sprzedał mniej niż milion urządzeń w pierwszym kwartale 2016. Sam byłem pośredniczem topowego smart zegarka tej firmy i nigdy więcej. Z wielu powodów, ale w skrócie zegarki nie oferują nam na odpowiednim poziomie funkcji, które są w reklamach. Zdecydowanie wolę kupić porządny zegarek analogowy. I nie tylko ja, znajomi mają te same podejście. Z tej bitwy wyłączam Apple, bo zegarki Apple widzą na ulicy nawet w Polsce konkurencji wcale. A wiesz co? Ja bym się tak nie do końca z tym zgodził. Yy... Znaczy każdy ma inne podejście. No jedni potrzebują, inni nie potrzebują. Ja na przykład sobie mega chwalę smart zegarki. Świetna rzecz. Ja nie muszę po prostu cały czas z telefonem chodzić. Yy, nawet jeżeli coś ważnego jest, to widzę, kto dzwoni. Często, jak telefon gdzieś tam leży w kieszeni albo w torbie, to nie muszę po niego sięgać, przychodzi powiadomienie. Jeżeli to jest ważne, muszę na to odpisać albo odebrać, to, to wyciągam. Jeżeli nie, to, to nie muszę. Kolejnym ogromnym plusem jest to, że po prostu ja od momentu, kiedy mam smartwatcha, mam kompletnie wyłączone powiadomienia na telefonie. na nie mam wibracji, niczego. One po prostu się pojawiają i mi nie, nie trują mi, że tak powiem, tyłka. Wszystko, co, co ma przychodzić, przychodzi na zegarek, wtedy widzę powiadomienia, które są dla mnie istotne, to się pojawiają, które nie są, to nie są. One wyświetlają się na telefonie, natomiast mi nie wibruje po prostu na nadgarstku. Dla mnie to jest świetne rozwiązanie. Oczywiście no, można było to jakoś bardziej rozwinąć. Zawsze mówię o tym s się, że fajnie było po polsku, po prostu, żebym sobie powiedział, tam, odpisz do Magda, będę za 15 minut wstał obiad. To byłoby super, tak, no ale niestety nie. mamy to na przykład w Android now. Który działa bardzo ciężale. Ładne są te zegarki, na przykład Huawei Watch jest bardzo ładny. Natomiast no, ten Android Now no, działa tak, jakby chciało nie mógł. I to mi mega wkurza. Nie, nie mam tego problemu na tizenie przy girze S2. Tam po prostu wszystko śmiga, tak. Pojawia się pojawia powiadomienie, nie ma żadnych spadków, płynności, animacji. Kurde, ja nie wiem, czemu oni sobie nie mogą z tym poradzić na tym Android e, Wear. Android Wear, a nie Android Now, przepraszam. <laughs> e, Zegarki Apple nie testowałem, no ciężko powiedzieć, no ja akurat ich nie specjalnie dużo nie widzę, no może, może kwestia znajomości, ja nie, akurat może nie mam takich znajomych, którzy tam mocno noszą te zegarki. Bardziej mam właśnie chyba znajomych geeków, którzy, którzy mają różne i Asusy i Huawei i mają różne opaski i właśnie raczej większość z tych osób nie ma Apple Watcha. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zero. Kuba. Nie miej mi za złe, chyba, ale zobacz, że trochę tak jest. Odnośnie o 186, kiedy tutaj mówisz, że wkurzacie, wybijanie się na przekleństwach, a sam masz wpadki, których tylko to jest. To pytanie widziałem dużo wcześniej, tak myślałem o nim sobie długo. No nie mogę się do końca zgodzić. Ja nie mówię o materiałach. Znaczy, to jest materiał specyficzny, który się pojawia, powiedzmy, kilka razy w roku. To jest kilka materiałów w roku, a nie, że ja codziennie bym nawijał, na przykład, tam, o, zaję, super, wyje telefon i tak dalej. No, czegoś takiego nie robię. Więc więc to materiały, które na ogół też w, w przypadku tych materiałów nie zawsze bo były chyba dwa materiały takie, które puściłem, były po prostu tak y, rzucone. Y, y, I to też tak, nie, że w przypadku, tylko też tak chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Natomiast były takie większość materiałów mam tak, że mam wypikane, tak? czyli albo jest piknięcie, albo jest ucięty dźwięk, że, że po prostu wiadomo, można się domyślić, jakie to jest przekleństwo, natomiast ono, ono jakby fonetycznie nie jest w całości wypowiedziane. W każdym razie to są materiały, które są też przeplatane wpadkami, czyli, czyli nie tylko słownymi, ale tym, że telefon upadnie, przewróci się i tak dalej, że coś, ktoś zadzwoni i tak dalej. Więc no tutaj to, to, to są naprawdę cztery materiały w roku, chyba w tym roku były trzy albo cztery, I, i tutaj się nie mogę zgodzić, bo to, bo to, są specyficzne materiały, które są, że tak powiem, tak zrobione, a to nie jest jakby cała stylistyka mojego kanału, także każdy materiał klę. klnę. Materiały pojawiają się codziennie, właściwie codziennie można powiedzieć, i, i to są cztery materiały z, tam z 300, tak, czy z 350, no to, to jest. Jaki to jest ułamek procenta, tak naprawdę, więc rozumiem podejście. Rozumiem, że mi chciałeś tutaj zagiąć, ale, ale wydaje mi się, że jednak to trochę inaczej wygląda. Dominik Cięg Cięgotura. Witam po dość długiej przerwie. No właśnie, chyba cię długo nie było. Czy nie przerażacie? Ile energii dociera do ziemi O Jezus, ma... mnie tak. O kurwa, mnie zaskoczyłeś. Nie tak, I myślałem trochę o tym, że wszystkich brakuje energii w dzisiejszych telefonach. Można pod Taflem szkła na przykład w S8 Dać panel słoneczny. Dziś panele są rozmaitych kolorów, więc ja nie widzę problemu. Chciałbym coś powiedzieć też o IFA GRS3. Znaczy, dobra, może się najpierw odniosę odnośnie tego panelu. To, to, to jest świetna sprawa, to jest świetny pomysł. No, w ogóle, jakby ten panel był chociażby z jednej strony, to by było w ogóle bajka. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz mój test takich, takich paneli, takich rozkładanych. Tam był ogromny układ zasilania, ogromne trzy panele, wielkie, takie wiesz, trzy, tak, no, cztery właściwie, jak się rozwinęło, chyba. Cztery takie TAB S84. I, I to było tak, że to się też parę godzin ładowało w zależności od, od słońca. Więc niestety. Wiadomo, tu można by było ograniczyć jakby straty w tej energii przy przesłaniu, jakby jakiś układ w telefonie mógłby być dużo lepszy. Natomiast po pierwsze, problem jest taki, że wystawianie telefonu na pełne słońce to jest zawsze ryzyko, bo temperatura niebezpiecznie wzrasta. Nie daj Boże, że jeszcze coś tam się dzieje w tle, na przykład bardzo często to ludzie też mówią, o Jezu, jak mi się grzeje telefon w trakcie nawigacji, no ale masz go na szybie, na niego świeci słońce. Przez oczywiście szybę, więc jeszcze dodatkowo robi, robi to swoje mocniej nagrzewa. I ten telefon po prostu no, tam się gotuje, więc tak to wygląda. Bardzo często tak baterie można sobie też uszkodzić, to jest inna sprawa. Ale myślę, że przy tej powierzchni niestety telefonu to ładowanie byłoby tak nieefektywne. No nie wiem, musiałbyś większość tego dnia tego telefonu po prostu odkładać go na słońce, żeby coś tam się ładowało, tak więc. Wydaje mi się, że to jest. Chyba, że będą po prostu dużo bardziej efekt, efektywne te, te panele fotowoltaniczne, albo to, co ta nasza polka taka wymyśliła. Nie, ja nie wiem, jak się fachowo nazywa, coś taką warstwę tylko nakłada. Co jest dużo lżejsze, dużo mniej miejsca zajmuje i ma podobną wydajność. Ale nadal myślę, że to, że to, mimo wszystko, zbyt długo musiałby telefon ciągle leżeć gdzieś tam na słońcu. To było niebezpieczne dla baterii, dla temperatury telefonu, a dwa, że to mimo wszystko mało efektywne, żeby naładować telefon tam. No czy wiadomo, no jak jest, jeśli tam w puszczy, tak, albo w pustyni, to czy w jakiejś Amazonce i odłożysz sobie telefon na dwie godziny, żeby ci się tak naładował i będziesz miał na, na, na 10 minut rozmowy chociażby, no to i tak, to jest sukces, tak. Ale mimo wszystko uważam, że to w dobie tego, kiedy my mamy transmisję danych włączoną i tym, pożeramy wręcz tą energię, to to jest za mało troszkę. Gierście wygląda w końcu jak zegarek, tylko mam wrażenie, że u kobie Samsung nie zaduje wiele nabywców. Nie wiem czemu, srebrny klasyk jest całkiem całkiem. Tak jak mówiłem, zegarek bardzo mi się podoba, ale czy jestem posiadaczem gira. Dwójki i po ostatnie 20, gdzie była słona woda, odechciało mi się inteligentnych zegarków. I mam chrapkę na Garmina Fenixa 3, taki sam jaki ma testhub, ale gdyby Gires miał odporność do 50 metrów pod wodą i odporność na soloną wodę, co by było trudne do zrobienia, bo zegarek posiada obracany piersień, pod którym może wejść sól, to rozważym zakup Gires Spoko, rozumiem, no cóż, Apple Watch nowy jest do 50 metrów, ale nie wiem, czy na soloną wodę. W każdym razie jest to jakaś opcja. Znaczy, to zależy, no ja nie wiem, ja nie nurkuję do 50 metrów nigdzie. Chyba. A propos ostatniego QT, właśnie program mi się bardzo podobał. Eee, to Jakub Kowalski. No, spokojno, Każdy ma, może mieć swoją opinię. Dla mnie był totalnie jakiś taki niewypałem. Sebastian Tarka. robacie kiedy serii z top jabłkami apkami z Idolem. Gór za odpowiedź. Eee, wiesz co? no Były teraz wrześniowe. Czy będziemy. Znaczy, no, podejrzewam, że się pojawią e, październikowe. Natomiast czy będą z Arkatelem, zobaczymy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze myślimy. Eee, Mr. Larkin, to może nie pilotem, tylko pilotem. Dobra, nie, nie zrozumiałem, ale okej, okay, może być śmieszna. Studio Gaming, czemu nie nagrywa w 60 fps? Ta kamera czasami tak średnio wygląda w tych 30, ale to takie moje zdanie. Wiem, że większość i tak sobie słucha, a nie ogląda, a tak chciałem napisać. Pozdrawiam. Nie, no spokojnie, wiesz co? 60 fps rzeczywiście przydawało mi się w dwóch przypadkach, że, że były bardziej płynne te przejścia, jeżeli chodzi o najazdy. Na Natomiast najazdy, powiedzmy, te, te przebitki to jest może 10% materiału, nie więcej. Eee, większość to jest obraz statyczny, który nie, nie wymaga ruchu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, przydawało mi się 60 fps wtedy, kiedy na przykład miałem nagraną jakąś przebitkę i ona okazywała się, że miała nie wiem, 3 sekundy, a ja potrzebowałem, żeby coś tam przykryć albo żeby dać przed interem czy za interem 4 sekundy. Przy 60 fpsach nie, nie było problemu. Ja robiłem sobie na 75% prędkości. Ten materiał mi się wydłużał wtedy, tak. I. W Praktycznie wszystko to, co chciałem przykryć, przykrywałem. Teraz nie mogę tego robić, bo jak zmniejszam prędkość do poniżej 25 fps to widać, że to już jest sklatkowanie, więc generalnie w ogóle tego nie robię i to jest duży minus. Natomiast jakość obrazu moim zdaniem jest dużo, dużo lepsza. Ja jestem mega zadowolony w ogóle jakość, jeżeli chodzi o rozmazywanie, dużo bardziej. Nie wiem, jak wam to pokazać. Jeżeli ja mam telefon, w NX30 niestety był ten problem, że jeżeli mam aparat, to jest aparat, to jest. To jest kawa. To jest aparat. Jeżeli ja robiłem w tą stronę ujęcie, to NX30 miał tak, że na przykład wszystko było ostre tutaj, ale już końcówka telefonu była nieostra. Jeżeli ja odginałem tak telefon, bardzo często mówiliście mi, że coś było nieostre w kadrze. To się notorycznie starzało. W związku z tym, że nie miałem tego pika, czyli w trakcie nagrania nie mogłem podglądać, gdzie pada ostrość. W GH4 mogę i GH4, jeżeli mam. Tej samej odległości mam aparat, to ostrość jest od stąd na przykład dotąd gdzieś. Tak, gdzieś tyle za telefonem. Czyli nawet jeżeli ja go odegnę, to wszystko zostaje ostre i to jest, to jest ogromny plus dla mnie. To jest dla mnie ogromny plus, bo reszta jest bardzo ładnie rozmazana i to jest w ogóle świetna sprawa. Dla mnie to jest o wiele łatwiejsza praca. Ten podgląd tego piku jest dużo lepszy. Nie mam materiałów takich, że, że muszę coś nagrywać jeszcze raz, bo jest nieostre. Dużo lepsza jasność tych, tego obiektywu jest. Dużo wyższe ISO mogę zrobić, zrobić, dużo lepsza jakość, jakby samego bitrate'u i wrzucania na YouTube. Nawet jeżeli ktoś to ogląda full HD, ten materiał zdecydowanie lepiej wygląda niż na NX30. To jest kwestia przyzwyczajenia, to jest tak samo jak miałem kiedyś jakąś kamerę, czy zmieniałem obiektywy, mówiliście, że, że, że na tamtym lepiej, na tamtym gorzej. To jest kwestia przyzwyczajenia. Zacznijcie jeszcze tam, nie wiem, 20-30 materiałów i się przyzwyczajicie. a obraz jest dużo lepszy, dużo jaśniejszy. Ja jestem mega zadowolony. GG Studio, witaj Robert. Czy warto zainwestować 2,5-2500 na s 7 Edge w aukcjach Allegro? Miałeś jakieś doświadczenie skupowałem telefon przez internet? Oszukują czy nie, potrafię bardzo y, jakościowe materiały znajdują się na tym kanale. O właśnie. Dziękuję bardzo. E, mam nadzieję, że nie tylko merytorycznie, ale również y, graficznie czy wideo, wizualnie. Ja generalnie uważałbym na te wszystkie Allegro i tak dalej. To znaczy, to nie jest tak, że wszystkie portale aukcyjne, nazwijmy to tak, są złe. To nie znaczy tak, że, że po prostu każdy materiał, każdy sprzęt jest tam, każdy ci próbuje oszukać i no, Sprawdzać, kupować od sprawdzonych sprzedawców, sprawdzać, czy w, w opisie nie ma, że, że to jest np. telefon sprowadzany, nie wiem, z Węgier, z Chin, skądś. Do, dopytać takie rzeczy. Masz prawo takie rzeczy dopytać, tak? Czy to jest oficjalny telefon sprzedawany w kraju, czy to jest na przykład do jakiegoś polskiego operatora? No takie rzeczy musisz dopytać, sprawdzić. Jeżeli już wszystko, wszystko jest ok, jest dużo sprzedaży, znaczy nie mówię tam, nie wiem, że ktoś ma, nie wiem, 700 ocen, tak, ale że ktoś ma 5000 ocen, no to myślę, że to raczej to jest coś tam sprawdzonego. Kwestia tego, żeby po prostu być czujnym, bo Wydasz powiedzmy, nie wiem, no za 2600, 2700, możesz kupić już gdzieś tam w jakimś sklepie. To 7 Edge'a, no może 2800. E, w każdym razie mm, musisz dołożyć 200 zł, a możesz być stratny tyle, tyle pieniążków, że. że... No, do, dopytaj, czy to nie jest jakiś tam powystawowy. No, tylko jest bardzo dużo, no ale mimo wszystko ten warto sprawdzić. E, Matthew, Robercie, albo ktoś inny. o telefonie Honoru 8 nie, nie klikałem, przyznam szczerze, możemy kliknąć, co tam, nie wiem, nie mam pojęcia co to jest, wygląda jak P9, wygląda jak P9 krzyżówka z, z Honorom 8, nie mam pojęcia, nie testowałem. No i po IFA najbardziej, a, docker 23, najbardziej mi użyła z tych targów ludzka z Windowsa 10, tylko strach, że wywali blue screena, to się nic nie zje nie będzie dieta do formatu. W sumie to, to też jest jakaś opcja. No, nie wiem, akurat ta IFA w tym roku jakoś tak mnie nie podobała, ale, ale będzie ten. Ale będzie, będzie... MWC mam nadzieję, że będzie lepsze. Mam nadzieję, że się uda gdzieś tam załapać i a jak nie, to pojadę sobie sam i, i tego, i, i zobaczę. Mam nadzieję, że na MWC będzie dużo lepiej. Konfitex. Będzie jeszcze Q&A? Chyba jesteśmy w Q&A. Kowalski. Czy zmiana LG G2 na, Al na Alcatela Idol 4 jest dobry pomysł? Chodzi mi o to, czy zmiany będą towarzyszenia w szybkości działania w aparacie. G2 nie miałem ciężko powiedzieć, natomiast no Idol 4 jest jak najbardziej spoko, Więc pod tym względem za 1200 zł to jest naprawdę dobry sprzęt. Fernus Degains oficjalnie Sony usuwa serię MCE. Mam wrażenie, że Sony zmienia się w Apple, tylko że coś mi nie wchodzi. Zobaczymy, poczekajmy. Ja jestem ciekaw tych, tych dwóch modeli, które teraz się pojawiają. Zobaczymy, jak one wyjdą, i wtedy będziemy mogli trochę powiedzieć. A, jest. Eee, Mobzilla, największy ten. Hater. T Troll. <grym> Dobra. Dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytanie. Bardzo proszę, Pawle. Są jakieś inne kwestie, które mnie nurtują. Co lepsze? Zimmer czy Sagem? Eee... Miałem Sadgema kiedyś, jakiegoś takiego, ale nie, to nie był Sadgem, nie nie miałem Sadgema, przepraszam, to był Bosch. Miałem smartfon, znaczy telefon Boscha, to nie był smartfon, ale chyba generalnie Siemens. Tak, Siemensa miałem kilka tych takich, tych i małych takich, oni mieli takie śmieszne, to, to ten. Snap, Snapdragon czy Mediatek? Generalnie wolę Snapy, wolę Snapy, mimo że są, wiesz, takie bardziej milusie w dotyku, cieplusie i takie dalej. Na no to wolę Snapdragony. Whisky czy bimber. Wiadomo, że whisky, ale z kolą. Wiem, nie dla Ciebie, Ty wolisz zwykłą. Warszawa czy Poznań? Oczywiście, że Poznań. Klawitar czy warzecha? Oczywiście, że warzecha. <ścoughs> Jeśli zyskam odpowiedzi na te pytania, obiecuję już więcej, nie zawracać Ci głowy. No, szkoda, fajnie było. Fajnie było, no. Fajnie było, dobra, ale też będę ci trollował odcinki, spoko. Jak podłać nowy V20? No jest, jest materiał o tym, myślę, że tam Mateusz wyczerpałem kwestię, bardzo bym żebym go przetestował. Hardcore stoczyna się. jakie są oznaki zużytej baterii? Zauważyłem u siebie podczas ładowania skoki e, procentażu 45, skacze do 47, wraca... To nie musi być wina baterii, to może być na przykład tylko kwestia po prostu... Jakby samego programowania, jak zlicza baterię. Czasami warto po prostu wyjąć na jakiś czas baterię albo sprawdzić na innej baterii, czy to się będzie powtarzać. Wydaje mi się, że tak. Ale no, baterie się zużywają, tak? Tutaj też nie ma jakiegoś, jeżeli masz możliwość oczywiście wymiany. Powinienem o tym wspomnieć. W każdym razie, jeżeli na przykład bardzo długie są czasy ładowania, już zbyt długie, to znaczy, że z baterią coś może być nie tak. Ładowanie nie powinno trwać dłużej niż tam normalnie, nominalnie, ale na wyłączonym telefonie warto to sprawdzić też, bo to, bo to też dużo mówi, bo to wtedy wyłączone tylko, tylko działa system ładowania, a nie cały układ, jakby tam przenoszenie tej, tej energii i tak dalej. Warto też to sprawdzić. Jeżeli nie, no to no, jeżeli masz telefon zabudowany, no to masz, nie możesz wyjąć baterii, no to masz gwarancję na baterię 2 lata. Jeżeli możesz wyjąć baterię, no to masz półroczną. Jaka jest stylowiona potrawa? Ta sama, ta sama osoba, czy umiesz sobie sam coś upić? No, pewnie, że tak, kotle słabowy, ziemniaki, dawolaje umiem, umiem, robić sałatki, umiem robić naleśniki, gofry, umiem. Ja jestem mocno kucharzowy. Też później widać to na mojej wadze, ale radzę sobie, radzę sobie. Znaczy przetrwałbym sam, jakby na przykład była Apokalipsa zombie, to bym przetrwał. 950 9503, witam wszystkich. Robert, mam Galaxy S5. Czy obecnie na rynku jest coś lepszego w cenie do 1300? No, oczywiście, a 5.216. I Dol 4, P9 Nexus 5X, P9 Lite, przepraszam, Nexus 5X. Eee, czy Xiaomi Redmi Note 3 Pro jest lepszy od S5? Wydaje mi się, że, że generalnie będzie tak, ale, ale ten, ale faktycznie aparat chyba nie, nie będzie urywał, bo S5 miał naprawdę bardzo fajny aparat, a te Xiaomi jakoś tak. Mech. Eee, tyle. <tryk> Ok. Eee, Rafał H. Eee, Panie Robercie, czy odpowie Pan na moje pytanie? po z z podresnej... eee, Wiecie, co mam zaległości? Z od właśnie, no, odnośnie tego, że jestem wyrobiony z materiałami, mam zaległości tydzień cały czas odpowiadania na komentarze. Wszystkie, ale spoko nadrabiam systematycznie. codziennie sobie troszkę odpowiadam, więc jest całkiem nieźle. Odpowiem na pewno. Eee, Przemek Staniak. Eee, jak myślisz, czy iPhone 7 wyprzedza S7? Pozdrawiam. Nie, dopóki nie przetestuję, to ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Barte 9503 Mam jeszcze pytanie w sprawie DualSummer. 3. Czy da się ustawić kartę tak, aby jedna była do internetu. Raczej nie, chyba nie, bo to był chyba, to nie był hybrydowy, ale to był standby, więc raczej nie. Mafiu, Robert, jaki telefon do 2300? Miałem kupić S7, ale dużo osób pisze, że są restarty, przycinki. Inne problemy sobie brać. No nie wiem, no ja mam s 7 czy jest świetny. S7 wiem, że dużo osób też ma i, i są zadowoleni. Znaczy, no nie wiem, no moim zdaniem są mega ładne, mega płynne. No, oczywiście mają swoje wady, tak no, jak każde urządzenie. Natomiast ja, ja mam na twoim miejscu. Nie wiem, co masz jeszcze do wyboru, jeżeli chodzi o te opcje. W każdym razie, ja, sobie zo... ja bym sobie zobaczył gdzieś tam w sklepie, na przykład w Brentstorze, ja bym sobie zobaczył ten aparat. że aparat i się przekonasz. Christian Pellet, co sądzisz o wybuchającym Note 7? Myślę, że powiedziałem już teraz, w zeszłym odcinku też już powiedziałem trochę. Maciej szelki. Witam, Robert. Mam pytanie. Posiadam Galaxy 6. Wypalił mi się pixel na ekranie. a dokładnie cały SMS został odbity. Niezbyt fajnie się używa telefonu. Posiadam gwarancję, lecz mój telefon ma pękniętą szybkę. I w salonie powiedzieli mi, że muszę wymienić szybkę w salonie. Dopiero wtedy będę mógł go oddać na gwarancji. A to się absolutnie nie opłaca. Co robić? Jakieś rady? Bo tak naprawdę, jakbym nie miał gwarancji, pozdrawiam. To jest ciekawa sprawa generalnie. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że musisz naprawić tą szybę. Bo oni, jak będą ci oddawać telefon, to muszą też, wiesz, musi być podbity, i tak dalej, że telefon jest sprawny, a z bitą szybą nie jest sprawny. Więc no zapytaj, ile w salonie, ile w serwisie, wymiana tego, tej, tej szybki. No to podejrzewam, że trochę to może kosztować. No ale wiesz, jeżeli masz zbitą szybkę i wypali Ci się tam gdzieś jeden pixel, wypaliłem się pixel na ekranie, dokładnie cały SMS został odbity. Ale to wiesz, to równie dobrze mógł, może być winą tego, że coś tam się z szybką stało, gdzieś tam naciska w jednym miejscu albo coś takiego. No nie wiem, ciężko powiedzieć, nie miałem takiej sytuacji. Natomiast, no nie wiem, no zobacz, no, kwestia tego, czy, czy ci opłaca po prostu y, wymieniać tą szybę, tak? Czy, czy, czy nie lepiej zacząć sobie zbierać na nowy telefon, a ten po prostu sprzedać. Zobacz, ile to sumarycznie wyjdzie i po prostu musisz przekalkulować. Szymon posłał takie pytanie do pisarza minuty. Czy, czy w trakcie ładowania się problem z obracaniem ekranu oraz nie pamiętam. Odcisk palca czytnik działa wolniej. Wystarczy na nowo zeskanować palec i znowu działa bardzo szybko. I dla Ciebie Robert Note, czy pro modele tej serii dostały aktualizację do Mi 8 Dzięki, ale szczerze powiedziawszy, nie, nie, nie słyszałem o czymś takim. Więc nie wiem, może ktoś inny się wypowie. Był robić P9 czy V10, co będzie miał. Czy jeśli będziesz miał 100 osób i będzie 3 razy więcej pytań kwiatej, to ona będzie prowadzone. Eee, czy wybrałbym P9? Chyba P9. Znaczy V10 jest świetny, natomiast chyba bardziej taki kompaktowy jest P9, bo V10 był strasznie duży, taki męczący był, ale kompletny telefon do nagrywania, jeżeli ktoś chce wideo to idealny. Eee, czy jeżeli będę miał? No, no taki jest plan, tak, bardzo bym chciał, czy znaczy, wiesz, nie będę się zarzekał, bo wiesz, może mi się jakoś totalnie życie zmienić, na przykład mogę nie mieć na to czasu, a do 100, 100, 100 tysięcy słów to raczej jeszcze trochę, no nie, strasznie wolno to idzie. Nie jestem z tego zadowolony specjalnie. Rafał BBB. Witaj e, Robicie, ja stoję przed wyborem telefonu do około 1200 zł. jest wiele opinii. Wydaje mi się, że 59 Lite jest chyba najrozsądniejszy tej cenie, aczkolwiek chciałbym usłyszeć Twoje opinie. E, Wyształ, no, ja robiłem materiał. No, Okej, okay, się przegapić. Natomiast e, ja, jak wspominam, 1200 zł. p Lite, A5216 i Dol 4 Nexus 5X. To są takie moje topy. Bardzo fajne telefony. Kantus Kantus, o, pamiętam ten nick. Cześć, chciałbym się zapytać, czemu inne firmy niż Samsung? Nie może młotka jeszcze nie, stoją, nie stosują ekranowy amulet. Zresztą to jest kwestia tego, jak mają podpisane umowy, podejrzewam, tak? No wiesz. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest kwestia tego, jaką technologię wspierali od początku. i No, wiesz, no jeżeli są, no nie wiem, Sony ma swoje, tak, a Samsung ma swoje i ktoś tam ma swoje i tam i wiesz, no i przez kilka lat w kolejnych modelach mówią: O, nasze ekrany są najlepsze i tak dalej, i teraz by zmienili, a jednak bierzemy AMOLED. No. no nie wiem, no Alcatel na przykład ma w 4 ma AMOLED, a, a w 4 ma IPS-a, więc wiesz, no to, to, to... i te ekrany są naprawdę bardzo spokojne jednym i drugim. Dla mnie AMOLED, zdecydowanie. Ja wolę bardziej takie nasycone barwy, I to mocno pasuje. Jakie są nasze języki? No, trochę angielski, bardzo mało już pamiętam rosyjski, kilka słów po hiszpańsku. Twoja opinia o antyweb, spidersweb? Zresztą bardzo szanuję, znaczy specjalnie nie czytam, przyznam szczerze, natomiast bardzo szanuję chłopaków za robienie wideo, bo robią to fajnie, szczególnie z chłopakami z antyweba sporo na ten temat. Rozmawiam, bo faktycznie mamy podobny aparat wymienialiśmy opinie. Rozmawialiśmy właśnie sobie na ten temat na Ifie. Co do wideo, szanuję, bo, bo, bo fajnie mi to wychodzi. To jest też trochę inaczej, jak masz, wiesz, masz trzy osoby do robienia wideo, w sensie, że ktoś tam może być z kamerą, Ty możesz jechać na rowerze. nie ja niestety te rzeczy muszę sam wszystko robić. I przepraszam, że tak dużo, no spokojnie nie ma sprawy. Michał Dryzek Jaki smartfon dwa koła? P9, G5, 6, S6, OnePlus 3 OnePlus 3 nie miałem, ciężko mi się tutaj wypowiedzieć Ale z tych, to bym wybrał chyba G5 sobie albo S6 Wszystkie są dobre, ciężko powiedzieć no to, to Znaczy tu nie mam złej decyzji Każdy telefon oferuje coś innego Natomiast na pewno G5 jest chyba z takich Z tych tak, S6 może dużo taniej dostać tak, G5 mi się wydaje, że będzie takim najciekawszym wyborem. Czy nadal opłaca się kupić Gira S2? Myślę, że tak. Chociaż nie wiem, czy nie warto poczekać do premiery Gira S, czy zobaczyć, może ceny jednak trochę spadną. To był Master of Poker Face. Paweł Zając, co według Ciebie najlepsze? A5, P8 czy 5X? Ten 5.8 też sobie daje radę, chociaż ja wolałbym Honora 7, szczerze powiedziawszy. I z tych urządzeń, no chyba Honor 7 jest taki najmocniejszy, ale. Ale kwestia, co potrzebujemy. Każdy telefon jest troszkę jakby inaczej spersonalizowany, więc każdy oferuje coś innego. Nie, nie, nie mam jakiegoś takiego super faworyta, ale chyba Honor 7 jest po prostu też najdroższy i też, no bo trochę droższy jest, też chyba po prostu najwięcej oferuje z tych wszystkich. Ale A5, 2,16, 5X również są super. Jeszcze drugie pytanie: Duży jest przeskok między A5, yy, A3, 5 2,16, a 5 5,2,16 pod względem wydajności aparatu? Może jakiś niekosmiczny, ale jednak jest, jest zauważalny na pewno. Piotr Zieliński, Witaj Robercie, moja galaktyka Alfa lekko szwankuje wina baterii. Mam chętnego na nią. On mi daje Xperia M5, która ma 23 miesiące gwarancji, ja mu daję Alfa i 200 zł. Warto? Ciężko powiedzieć, no alfa jest na pewno ładniejsza od M5, M5 na pewno ma lepszą speckę, więc pff, wydaje mi się, że to nie jest jakiś zły deal. Chociaż ja jakoś specjalnie ta M5, mi jakoś tam nie, 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 nie urywa, ale telefon z gwarancją, musisz, no zobacz, jeszcze w jakimś stanie. Wydaje mi się, że to też jest kluczowe. Dobra, no to było 188,5. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, nie wiem ile tam wyszło, on już dzieje, że nie za długo. Trzymajcie się, miłej niedzieli, Opa.